film, budowa i montaż wkładki turbo kotła gazowego w kanał kominowy. Witam. W takiej postaci to przyszły kolanka. Tu jest do tego dołożony kawałek prostki. One są wszystkie zrobione w standardzie takim turbo, rurka. Czym te elementy są oczywiście wysuwne. One można to rozłożyć, prawda? Wkładkę można sobie wyciągnąć. Tu jest powstaje taki wieszaczek, jak jest widać, założony taki dystans. Specjalnie plastikowy. No i ta rurka jest wkładana do środka. No to może pomagać również w montażu. Gdzie tam ten wieszak akurat, czy bliżej tego końca, czy drugiego, no to jest tam kwestia taka dyskusyjna, gdzie go ustawiać. No tutaj jak widać jest on proponowany, ten wieszak, że jest wkładany w końca tego klosza, prawda, końcówki, czyli przy tym końcu szerszym, prawda, do wkładu. Jeżeli chodzi o teraz do każdej tych rurek i kolanek i rurek jest dostarczany taki woreczku kompletu szczelek. To później jeszcze dokładnie omówimy. Jest tu również taka nietypowa troszeczkę kolanko niby identyczne, ale troszkę inne, bo ona ma taką opaskę na tyłu zaciskową. No ta, i tutaj widzimy, że ta rurka trochę wystaje jedna z jednej strony. W przeciwieństwie tych pozostałych, bo one są tutaj są równe, prawda? Równo z blachą, a tutaj rurka plastikowa. Tu rurka plastikowa. Widać, że jest troszkę dłuższa od tej zewnętrznej rury, która jest wykonana z blachy. Tu akurat te rury są wykonane z blachy aluminiowej. No, specjalnie takie wziąłem, bo uważam, że one są lżejsze, wygodniejsze w montażu. Ale to już jest tak zwany adapter. To idzie bezpośrednio na piec. To jest inne zagadnienie, do tego zresztą problemu wrócimy później. Teraz jeżeli chodzi o tę podstawową tutaj, no to te odcinki to są sprzedawane w długości jednego tam metra, prawda? Długości jednego metra w takich pudełeczkach. Jest wszystko dostarczane. Tu jest, ktoś interesuje, to tu mamy też jakieś tam, prawda? Metka, jest producent, prawda? Podany. No, na rury w ogóle sprawiają wrażenie dobrze wykonane. Jakościowo. Tu trzeba będzie ponacinać te końce. O. Te końce trzeba będzie tutaj ponacinać, prawda? O. W ten sposób nożem i już widzimy, że można to otworzyć. No i ta rurka tak w pudełku, w kartonie to wygląda. Tu jest dołożony komplet uszczelek. No i tu jest cała ta rurka. Oczywiście ta rura też jest turbo. Tak jak tamte poprzednie. Proszę zwrócić uwagę. Prawda? Tu jest ten wieszaczek, widzę, włożony akurat no, z drugiej strony, czyli po stronie tego węższego. No do tego tematu jeszcze wrócimy. Czyli trzeba tutaj to się zdecydować, z której strony w zasadzie te wieszaki powinny być wkładane. Tu akurat wieszak jest bliżej tej strony nierozkloszowanej. Prawda? Widać, że te rurki są w miarę równe. Wewnętrzna plastikowa wykonana z tworzywa rura jest tego, no tu bym powiedział, że tu jest troszeczkę jak gdyby no o tą wargę jest po prostu niższa ciutkę, czyli to będzie około tam pół centymetra niższa, a tam od spodu no, nie dochodzi do końca. Przynajmniej to czuję, jeżeli odwrócę, to sprawdzimy, tak jest, to była do końca. Tu jest tego końca i tego końca. Ja już takie rury zbroiłem w te uszczelki. Mówię, no nie jest to czynność jakaś specjalnie trudna. Tu pokazuję tą wkładkę kominową teraz. Jest zmontowana. Czterometrowa. Od razu z kolankiem jest zrobiona. Thank you.
przepuch tutaj jest uzbrojony w taką uszczelkę, ten wewnętrzny kanał z tworzywa, tu jak widać, specjalną. Najwygodniej ten montaż jest przeprowadzić w ten sposób, że po zmierzeniu i przycięciu wkładek należy je po prostu montować jak gdyby oddzielnie, czyli najpierw tą plastikową wsunąć, połączyć z tym elementem plastikowym uzbrojonym w uszczelkę, a następnie dopiero nasunąć tą wkładkę, tą część jak gdyby metalową. I wtedy dopiero no ponownie ten układ trzeba będzie spróbować założyć. No dzięki temu, że na czopuchu pieca mamy taką specjalną właśnie opaskę i to, co zwracałem tutaj uwagę, że tam część tego elementu adaptera, czyli tego kolanka, który idzie bezpośrednio na piec, wystaje, no będzie można bez problemu będzie można te elementy zmontować. No sam sposób pomiaru tu też jak gdyby wynika z tego opisu filmowego, można powiedzieć, że mierząc poszczególne elementy możemy określić określone odległości, prawda, pomiędzy otworami lub też średnicami zewnętrznymi jak gdyby otworów. No, sama metoda pomiaru, no to już zależy tutaj od Państwa. Proszę zwrócić uwagę, że to kolanko trzeba zamontować no, tak jak tutaj widać, czyli że należy go nałożyć, złożyć z prostką. Jeżeli jest na wysokości otworu, będzie można po prostu spokojnie, tylko obracając tymi kolankami, stopniowo je nałożyć na piec. Nałożyć, czyli nasunąć na czopuch. Na czopuch. Wkładając go odpowiednio w uszczelkę. Oczywiście ten układ wykazuje tu pewną taką niewielką elastyczność. Chociażby w osadzeniu uszczelek. I jeżeli tylko ten wymiar żeśmy w miarę dokładnie zrobili, no to z pewnością nam się uda. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że te kieszenie uszczelniające są dosyć głębokie i tu mamy tam około nawet do 3 cm tolerancji, w razie czego gdybyśmy się pomylili. Możemy te układy rozsunąć. Tu akurat mi się udało to zrobić dosyć precyzyjnie, powiem szczerze, i praktycznie nie wymagało to przesuwania wzajemnego tych położeń elementów łączonych w kieszeniach, tam gdzie jest uszczelka. Mówię, no tak wygląda ten piec złożony już jak gdyby na gotowo. Oczywiście na razie jest on złożony tylko z zakresie tam podłączenia do szybu kominowego. No można też się pokusić o to bardzo precyzyjne zmierzenie tej wkładki wcześniejsze przy pomocy jakiegoś szablonu i przycięcie jej na gotowo zaryzykowanie. Myślę, że to, co pokazałem, będzie Państwu przydatne. Z wykształcenia ja jestem inżynierem po Politechnice Śląskiej w Gliwicach w zakresie transportu takiego wielobranżowego, technicznego, również w zakresie obsługi budownictwa, infrastruktury. Jestem no, w takim wieku, który bym określił jako przedemerytalny. Aktualnie działam głównie na Mazowszu Wschodnim i południowo-wschodnim. Poza usługami zajmuję się również ekspertyzami technicznymi. No i tu w tym zakresie działam w zasadzie na terenie całego kraju. Jak na filmie było widać, w trakcie realizacji tematu no, pogorszyła się nieco pogoda, spadł niewielki śnieg, jednak po sprawdzeniu przyczepności przez próbne takie wejście, oczywiście bez rury na ten dach i komin, stwierdziłem, że przyczepność jest nadal dobra i że z asekuracją i linką bez problemu bezpiecznie wejdę na ten dach. Ja tu mam dosyć duże doświadczenie, no jestem też zaprawiony jako dziecka, bo wspinałem się też po górach, w tym warunkach zimowych. No do dzisiaj uprawiam rekreacyjnie sport, biegam, uprawiam też turystykę, jeżdżę na nartach. No nie każdy dach jest jednak prosty, tu przestrzegam, wypadków jest dużo. Trzeba się dużo szkolić, mi się wydaje, korzystać z nadzoru, tam gdzie przepisy tego wymagają. W pewnym zakresie możemy też sami uzupełniać nasze kwalifikacje, uprawnienia, rozszerzać ten zakres możliwości. Zachęcam do tego, bo dzisiejsza technologia wymaga wszechstronnej wiedzy,
warto podnosić, więc trzeba swoje kwalifikacje w branżach gdyby pokrewnych i związanych. Myślę, że w tym zakresie będziemy mogli rozwijać również nasze kontakty, wymianę doświadczeń, wspomagać się edukacyjnie w wygodny i dostępny sposób, chociażby przez takie właśnie filmy, komentarze. Ja jestem otwarty, chętnie pomagam i dzielę się wiedzą, jak tylko znam temat. Także mi się wydaje, że uda nam się wspólnie zbudować taką platformę do współpracy i wspomagania. No, dziękuję na tyle. Pozdrawiam.